Witam Was bardzo serdecznie na kanale Kierunek Zdrowie. Mam dla Was dzisiaj przepis na pyszny i pożywny obiad, bardzo, bardzo, bardzo zdrowy, z komosą ryżową w roli głównej. Tak naprawdę wymyśliłam ten przepis dopiero przed chwilą, bo ja, tak jak mówiłam Wam, ja nie korzystam z żadnych przepisów, wymyślam bardzo często z tego, co mam akurat w domu, a chciałam zrobić dzisiaj komosę ryżową z warzywami i tak też właśnie ją podam. Do tej komosy jakby będzie jeszcze kalafior, będzie sałatka, będą inne dodatki, ale pokażę Wam, jak zrobić tą samą komosę z warzywami. Bardzo łatwo się ją robi, bardzo szybko, a komosę ryżową dobrze jest jeść. Komosa ryżowa jest źródłem dobrych białek, czyli aminokwasów. Jest tak zwanym kompletnym białkiem, ponieważ zawiera właśnie te wszystkie aminokwasy, które potrzebujemy. Dlatego nią zastępuje się bardzo często mięso i jest ona ważnym składnikiem w diecie wegetariańskiej, ale również dla osób, które chcą się zdrowo odżywiać, jest bardzo dobrym zastępnikiem właśnie mięsa, żeby ograniczyć mięso, przynajmniej ograniczyć, jeżeli nie chcecie rezygnować i właśnie sobie raz na jakiś czas, dobrze jest to po prostu jeść regularnie, może nawet nie raz na jakiś czas, ale dosyć regularnie. I komosę ryżową można jeść na milion różnych sposobów, bo można ją jeść na słodko i z warzywami, i na zimno, i na ciepło, i w zupach, i można z niej robić kotlety. Wspaniała jest naprawdę i trzeba się tylko przyzwyczaić do jej smaku, bo na początku, jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie jadł, no to ma taki może trochę specyficzny smak, ale naprawdę można się do niej przyzwyczaić. Ja uwielbiam w tej chwili komosę ryżową. Ma ona też dużo wapnia i ma więcej tego wapnia niż mleko, dlatego naprawdę warto ją jeść regularnie. Ma też żelazo, fosfor, potas, magnez, witaminy z grupy B, witaminę E. Nie zawiera glutenu, jest zasadowa. Także same naprawdę zalety. Także tylko ją jeść i robić jak najczęściej. Znajdźcie sobie przepis, którym Wam będzie smakowała. Na moim blogu są też inne przepisy, gdyby Wam akurat ten zestaw nie pasował. Ale pokombinujcie, bo naprawdę warto ją wprowadzić do swojego menu. Także gorąco Was zachęcam do robienia komosy ryżowej jak najczęściej. Potrzebna będzie oczywiście komosa ryżowa, którą ja gotuję tak jak kaszę, zalewam jedną porcję komosy dwoma porcjami wody, czyli na szklankę komosy dwie szklanki wody, pod przykryciem ją gotuję, na koniec dodaję ząbek czosnku i taką komosę mam sypką przygotowaną, a osobno sobie przygotowuję warzywa i tak naprawdę to przygotowuję te, które mam, więc tutaj podsmażyłam dzisiaj cebulkę, pieczarki, cukinię, którą dodałam później już, bo wolę ją w takiej wersji chrupiącej, trochę bardziej surowej i paprykę dodałam, plus oczywiście super różne przyprawy, jeszcze jarmuż, także naprawdę pyszne, pyszne, pożywne jedzonko w taki super obiad na zimę. Zapraszam do oglądania. Odmierzam miarką, ile chcę tej komosy mieć. Chcę mieć teraz takie dwa takie kubeczki. Dokładnie teraz tą komosę płuczemy. I wrzucamy do garnka. I teraz wlewam dwa razy tyle wody, co było komosy. Czyli cztery takie miarki. Gotujemy pod przykryciem, aż komosa wypije całkowicie tą wodę. Zobaczycie, 10-15 minut. Tak to wygląda w tej chwili już po 15 minutach. Mniej więcej. Podsmażamy trochę cebulkę jedną i kilka pieczarek. Dodaję też malutkie kawałki porwanego jarmużu. Teraz możemy dodać troszeczkę pieprzu, jeżeli ktoś chce, to soli. A jak już wyjmiemy to z ognia, to dodamy trochę ziół. Komosy ryżowe ja też, gdy już jest taka gotowa albo prawie gotowa, wciskam też ząbek czosnku albo dwa do smaku. Wyłączyłam tutaj już gaz. Do tego jeszcze sobie dodam pokrojoną drobno cukinię i paprykę, ale ponieważ nie chcę tego smażyć już, nie chcę tego tracić tych witamin, więc jeszcze na gorącym palniku zostawię to trochę, to jeszcze troszeczkę zmięknie. Poprawiam to teraz tak, zmieloną kolendrą, troszkę kuminu, słodką paprykę, oregano. Nie, muszę więcej mieć. Zioła włoskie, w których też jest oregano, ale ja lubię też te inne zioła. I kurkuma. Jeżeli lubicie bardziej sosy do kasz i chcielibyście, żeby to było bardziej takie jak sos,
to podlejcie to wcześniej, jak się to tak już ładnie poddusi, to jeszcze troszeczkę możecie dodać wody, wtedy będzie to takie bardziej płynne. I na samym końcu ja dodam jeszcze troszkę cytryny, może być też limonka. Niedużo, tak powiedzmy dwie łyżki cytryny. I obiadek mam gotowy. Jeszcze, tak jak mówiłam, podam to z kalafiorem, z jakimiś warzywami, z kapustą na pewno kiszoną. W tej chwili chciałam Wam tylko pokazać. Posypałam ją jeszcze płatkami migdałowymi, można też pestkami, jeżeli macie ochotę jakimiś. Albo na przykład całymi migdałami posiekanymi. Też jest pyszna, bo też tak czasami robię. I taki też chyba przepis jest na blogu. Mam nadzieję, że przepis Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście poproszę o like. Warto jest ją jeść, dlatego Wam ją serdecznie polecam i chciałam Wam pokazać, że ją jem i zachęcić Was, żebyście Wy też jedli. Dziękuję Wam ślicznie i do zobaczenia na kolejnych filmikach. Cześć!